Teologiczne źródła adhortacji Amoris Laetitia. Pełny wykład, jeżeli przełożeni nasi się zgodzą, to on będzie zamieszczony na stronach internetowych naszej archidiecezji, a ta wersja będzie taką wersją skróconą. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to właśnie ten temat pragnę opracować w takich trzech punktach. Kontekst historyczno-społeczny adhortacji Amoris Laetitia, podstawowe źródła papieskiej adhortacji i potem wnioski wypływające z analizy tych źródeł, o których mowa. Odnośnie może takiego słowa wprowadzającego, pragnę tak podkreślić, że podstawowym źródłem adhortacji były materiały przygotowane na obrady synodu na temat małżeństwa i rodziny. Możemy się domyślać, że one były bardzo bogate i obfite. Zresztą w pierwszym zdaniu już opublikowanej adhortacji możemy przeczytać, co potwierdzają ojcowie synodalni, że przeprowadzony proces synodalny miał w sobie wielkie piękno i wniósł wiele światła. Oprócz tego, że materiał był bogaty, to rzeczywiście wnosi wiele piękna i wiele światła. Skoro mówimy, że wnosi wiele światła, to musimy sobie wyobrazić też, że była jakaś ciemność, bo trudno wchodzić zapaloną świecą czy z innym jakimś źródłem tam, gdzie panuje blask. A rzeczywistość nie jest sprzyjająca, zwłaszcza, że współczesna kultura Zachodu przeżarta jest ideologiami, które są z założenia wrogami wobec tej najmniejszej i najistotniejszej społeczności czy komórki, jaką jest rodzina. Na to już wiele wcześniej, a dokładnie 10 lat temu, zwrócił między innymi autor Patrick Buchanan i kilka zdań z jego na przykład wypowiedzi. Pisze między innymi tak w książce Śmierć Zachodu. Nasz świat wywrócił się do góry nogami. To, co wczoraj było słuszne i prawdziwe, dzisiaj jest fałszem i złem. To, co niegdyś było niemoralne i karygodne, rozpusta, aborcja, eutanazja, samobójstwo, dziś stało się postępowe i chwalebne. Dawne cnoty stają się grzechem, dawne grzechy stają się cnotami. I adhortacja Amoris Laetitia rodziła się właśnie w czasie tego wielkiego współczesnego zawirowania wobec rozumienia, czym jest małżeństwo i rodzina. Kontekst historyczny adhortacji Amoris Laetitia. Tutaj mamy między sobą księdza arcybiskupa Grzegorza, który jest i z wykształcenia historykiem, a jeszcze może bardziej zamiłowania. Nie wiem, czy podzieli mój punkt widzenia, ale naprawdę kontekst historyczny ma bardzo wielkie znaczenie. Zgadza się. W seminarium prowadzę między innymi ćwiczenia z teologii moralnej. Tam na przykład omawiamy zagadnienie, dokument Kongregacji Nauki i Wiary o teologii rewolucji i wyzwolenia. Żeby zrozumieć ten dokument, przynajmniej 2 godziny omawiam kontekst powstania dokumentu, w jakim środowisku powstał, dlaczego powstał. Dopiero wtedy można naprawdę zrozumieć, co autorzy chcieli nam przekazać. A jaki jest kontekst, no właśnie, powstawania tego dokumentu? No właśnie taki, jak między innymi przed chwilą powiedziałem. Podobne zjawisko mieliśmy do czynienia na przykład z encykliką papieża Pawła VI, Humanae Vitae. Nie była dziełem przypadku i żadne dokumenty, myślę nie tylko papieskie, nie powstają przez przypadek. Papież nie budzi się rano i mówi, a to może napiszę dokument na ten czy na inny temat. One są podyktowane zawsze jakimiś, no właśnie, uwarunkowaniami społecznymi, historycznymi. Dzisiaj w dobie dechrystianizacji, kryzys wartości oraz ekspansji nowych idei w odniesieniu do małżeństwa są rzeczywiście znamienne. I papież w adhortacji Amoris Laetitia między innymi mówi czy pisze, że wyrazem zatroskania jest także, no właśnie, takie działanie, aby była zdrowa kondycja miłości małżeńskiej w rodzinie.
Historia magister vitae est. Magistra. Aha, dobrze, że mamy łacinnika między sobą. Warto sięgnąć zatem do historii, bo ona jest nauczycielką życia i chroni przed powielaniem tych samych lub podobnych błędów. Zwrócił na to uwagę kardynał Schönborn, arcybiskup Wiednia, nawiązując do tego, co się działo wiele lat temu wokół encykliki Humanae Vitae. I między innymi pisze tak, 10 lat temu. Jaka jest wina Europy? Wina Europy, główna wina, to nie dla życia. Europa powiedziała 3 razy nie swojej własnej przyszłości. Pierwszy raz w 1968 roku przez odrzucenie Humanae Vitae. I znamy te deklaracje z Niemiec, które tam właśnie się urodziły. Przytacza później także inne sytuacje, które wskazują, że Europa mówi nie dla życia. Europa umiera, bo powiedziała nie życiu. I potem bije się także we własne piersi, mówi o sobie, także o teologach i o biskupach. Ale my, biskupi, zamknięci za drzwiami ze strachu, z obawy nie przed Żydami, ale przed prasą, z obawy przed niezrozumieniem przez naszych wiernych, nie mieliśmy odwagi. Dzisiaj nosimy wszyscy w naszych kościołach, w naszych diecezjach, ciężar konsekwencji tego grzechu. Ja myślę, że każdy z nas powinien wziąć do serca właśnie te słowa. A kilka tygodni temu, kilka tygodni temu w programie Jana Pospieszalskiego między innymi mogliśmy usłyszeć, w tym programie warto rozmawiać, między innymi takie też doniesienia odnośnie co prawda Kościoła w Stanach Zjednoczonych, ale ja myślę, że one także w dużej mierze odpowiadają europejskiej i polskiej, i także łódzkiej rzeczywistości. I między innymi autorzy przypominali czy wskazywali, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych 1/3 dzieci nie mieszka ze swoim ojcem. I autorzy zastanawiają się, jak potem dorastający ma mieć obraz Boga Ojca, skoro tego nie wynosi z rodziny. Dalej. Aktualnie 70% mężczyzn w więzieniach w Stanach Zjednoczonych dorastała w domu bez ojca. A w stosunku do 1920 roku liczba rozwodów w Stanach Zjednoczonych wzrosła 14-krotnie. Tak, dzisiaj w Europie to już nie tylko mówi się o parach homoseksualnych, innych, które są właśnie takim toksycznym jakimś materiałem w odniesieniu do małżeństwa i rodziny, ale dzisiaj w tych tygodniach rozważa się w Rumunii, w Szwajcarii, nie tyle chodzi o zalegalizowanie, tylko niekaranie na przykład tych relacji kazirodczych. Już od dawna we Francji wykreślono z prawa cywilnego chociażby kwestie karalności tego rodzaju zachowań. To tyle, gdy chodzi o ten kontekst historyczny. Podstawowe źródła papieskiej adhortacji, punkt 2. Zanim dojdziemy do ukazania źródeł, na których budowana jest adhortacja Amoris Laetitia, warto wskazać na źródła ogólnie rozumianej idei małżeństwa i rodziny. I tutaj ten górny punkt na żółto. Jeżeli chcemy utworzyć jakąś ideę, nam teraz tutaj chodzi o ideę małżeństwa i rodziny, to budujemy ją w oparciu o co? I możemy budować w oparciu o źródła biblijne, o których między innymi mój poprzednik mówił, czyli zamysł Pana Boga, teologiczne, biblijne nade wszystko źródła, na których będziemy się opierać. Innym sposobem budowania tej wizji, idei małżeństwa i rodziny będą typowo takie rozwiązania, koncepcje ludzkie. One mogą się też opierać na prawie naturalnym i bardzo często do tego się odwołujemy. Ale widzimy tutaj też na
czerwono zaznaczone kółeczko, między innymi, że w tej idei budowania czysto ludzkiej odwołują się bardzo często do ideologii takiej czy innej. Dzisiaj w sposób szczególny na przykład znana nam dobrze ideologia gender. Czy ona jest uzupełnieniem tego, co mówi Pan Bóg i jaki był zamysł Pana Boga odnośnie małżeństwa i rodziny, czy jest to całkiem coś innego? Na samym dole tak wykombinowałem ten schemat, pokazując, że mamy też do czynienia z pewnymi koncepcjami mieszanymi. I to bardzo często mamy z tym do czynienia. Ba, powiem, że nawet teolodzy, wspomnę tylko na przykład o pewnym także z kościoła niemieckiego hierarsze, który między innymi chciałby pogodzić te dwie idee. Zamysł Pana Boga, a z drugiej strony tak iść niejako naprzeciw oczekiwaniom współczesności. I mówi tak, rzeczywiście nie możemy udzielać sakramentu małżeństwa parom homoseksualnym, czyli szedł tutaj przez te rozwiązania, koncepcje ludzkie poprzez ideologię gender, ale chciał, żeby jeszcze jakiś element, powiedzmy, tego zamysłu Bożego dołożyć. To mówi, a może byśmy przynajmniej błogosławili te związki. Mamy do czynienia z koncepcją małżeństwa mieszaną. Dziękuję bardzo za taką koncepcję, z którą się absolutnie nie zgadzam, bo dla nas koncepcja właściwa wydaje się absolutnie inną koncepcją. Może takich kilka jeszcze uwag, że ten rysunek, o którym tutaj mówię, który tak na potrzeby tego wykładu skonstruowałem, wydaje mi się istotny i ważny, bo możemy budować nie tylko ideę małżeństwa i rodziny. Każda koncepcja może być rzeczywiście odniesieniem i szukaniem źródeł w Biblii, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Nie wiem, na temat, czym jest miłość, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo, jak traktować na przykład rozwód w małżeństwie. Mamy dokładne na ten temat opisy, a jakie są rozwiązania ludzkie w tej materii? Mamy całkiem inne wskazania. I zdajemy sobie sprawę, także i w małżeństwie i w rodzinie są różnego rodzaju konflikty, sprzeczki, kłótnie. Co nam powie Pismo Święte, gdy w małżeństwie dochodzi do jakiegoś kryzysu? Czy mam przebaczyć komuś 7 razy, a może 77 razy? A co powie nam koncepcja ludzka? Dla zobrazowania może przytoczę takie wydarzenie, że tak się zdarzyło, że zaginął w małżeństwie mąż. I na drugi czy trzeci dzień żona idzie na komisariat, by zgłosić zaginięcie, może nie po raz pierwszy nawet, swego męża. Oczywiście jest wiele pytań, okoliczności zaginięcia, czy wcześniej to się zdarzało, i w końcu pada ostatnie pytanie na komisariacie, czy mąż ma jakieś znaki szczególne, na co małżonka odpowiada, jeszcze nie, ale niech tylko wróci. To jest rozwiązanie czysto ludzkie. I my też często może do takich często ludzkich, czysto ludzkich rozwiązań dążymy. Czy one są właściwe, to sobie proszę odpowiedzieć. Ale powoli już wracamy, czy zdążamy do tego, co powinno być istotą tego wykładu. Pierwsza uwaga dotycząca adhortacji Amoris Laetitia odnosi się do umiejscowienia tego dokumentu pośród innych, podejmujących przynajmniej pośrednio omawiane zagadnienie małżeństwa i rodziny. I można tutaj wskazać z pewnością na nieprzypadkowy tryptyk dokumentów. Są 3 kolejne dokumenty papieża Franciszka. Oczywiście tym pierwszym, który zaraz, może już pokażmy ten tryptyk, następny slajd. Podstawowym czy fundamentem tego tryptyku to jest rzeczywiście encyklika, jak pisał czy mówił papież Franciszek, pisana na 2 czy na 4 ręce, bo rzeczywiście wiara stanowi podstawę budowania związku małżeńsko-rodzinnego, ale mamy
w sumie trzy dokumenty tworzące tryptyk. Pierwszy to Evangelii Gaudium z 2013 roku, potem Amoris Laetitia 2016 i Gaudete et Exultate 2018 rok, marzec. Otóż Amoris Laetitia powstała po papieskiej adhortacji na temat ewangelizacji po Ewangelii Gaudium. Już w tym dokumencie papież dokonuje analizy aktualnej sytuacji i jednoznacznie stwierdza: rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne. A zatem Ewangelii Gaudium stanowi dla Amoris Laetitia pewnego rodzaju teoretyczne przygotowanie. Antidotum na głęboki kryzys kulturowy, który dotyka także małżeństwo i rodziny, staje się wyzwaniem do nowej ewangelizacji. My rozważamy szczególnie ten środkowy dokument w tym tryptyku, bo to nas tutaj także gromadzi w sposób szczególny i dzisiaj, ale jest też trzecia część tego tryptyku, Adhortatio Gaudete et Exultate, czyli dokument o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Tutaj znowu znajdujemy refleksję na temat zagrożeń, jakie czyhają na współczesnego człowieka, także na współczesną, które dotykają współczesną rodzinę i małżeństwo. I papież pisze o tak zwanych subtelnych nieprzyjaciołach świętości. A potem papież cytuje także znane nam kapłanom, chociażby z modlitwy wieczornej, z komplety, to zdanie, które mówi, że no właśnie szatan jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. I w takiej sytuacji rzeczywiście my się dzisiaj znajdujemy. Wydaje się, że właśnie te trzy papieskie adhortacje stanowią pewną nierozdzielną całość, wzajemnie się uzupełniają i jeżeli kogoś to interesuje, to odsyłam do tego artykułu, który będzie zamieszczony już pewnie w niedługim czasie, jak wspomniałem, na stronach archidiecezji. I następny folder. Nie może dziwić fakt, że także w Amoris Laetitia odnajdujemy tematykę miłosierdzia tak mocno leżącą papieżowi na sercu. Co powinno stanowić punkt odniesienia przy rozwiązywaniu kryzysu małżeńskiego czy rodzinnego? Rozstrzygnięcie prawne czy miłosierdzie? I zdajemy sobie sprawę, w jakim kierunku papież idzie. I te pojawiające się słowa klucze dla papieża są istotne i ważne, i myślę, one już nam towarzyszą od początku obrad tego synodu. To właśnie też pewna triada: rozeznawać, towarzyszyć i integrować. I przechodzimy do kolejnego punktu. Chciałbym tutaj wskazać na pewne no właśnie źródła, na czym się papież opiera, gdy powstawała ta adhortacja. I prześledziłem nie tylko tekst samej adhortacji, ale wyszukiwałem także przypisy. I tutaj możemy tak zauważyć, że adhortacja papieska Amoris Laetitia między innymi przywołuje Pawła VI sześciokrotnie. I tutaj mamy wyszczególnione, w jakich dokumentach: encyklika Humanae Vitae dwukrotnie, adhortacje, przemówienia są także wyszczególnione. Proszę zauważyć, że aż 57 razy w tym dokumencie jest odwołanie do Jana Pawła II. Niektórzy może zarzucają papieżowi Franciszkowi, że zbyt mało powołuje się na Jana Pawła II. Widzimy, że tutaj właśnie adhortacja zaprzecza no właśnie takiemu zarzutowi. Najwięcej rzeczywiście do kateches Jana Pawła II jest odwołań. Potem do Benedykta XVI 9 razy ten dokument się odwołuje i do własnych dokumentów, czyli do papieża Franciszka, adhortacja odwołuje się 63 razy, najwięcej do kateches.
Dalej, Sobór Watykański II jest cytowany 18 razy, Katechizm Kościoła Katolickiego 16 razy, do Kodeksu Prawa Kanonicznego ja znalazłem 5 razy, nie 4, tak, ale moje liczby też mogą być niepełne, jak ktoś chce skorygować i wytknąć mi błąd, jak już było wytknięte nie jeden raz dzisiaj, to proszę bardzo. O, następny błąd, proszę bardzo. A ja maturę z matematyki zdawałem, no proszę bardzo. I proszę zauważyć, że właśnie do prawa kanonicznego były trzykrotne odwołania, ale do kodeksu kanonów Kościoła Wschodniego dwukrotnie. Papieska Rada do Spraw Rodziny, 4 odwołania, inne papieskie rady. Tak, trzykrotnie. Tutaj nikt nie powinien się zdziwić, że mamy 52 razy odwoływano się do dokumentów tych przygotowujących obrady synodu zarówno do tej pierwszej części, jak i drugiej. Do świętego Augustyna 3 odwołania i do świętego Tomasza z Akwinu tak 15 razy. Przechodzimy do ostatniego już punktu, do trzeciego. Pozwoliłem sobie na pewne wnioski wypływające z analizy źródeł. One są znowu szerzej omówione w artykule, który zamieszczam. I jakie byłyby to wnioski? Pierwszy taki wniosek, że czytać i interpretować Amoris Laetitia należy w kontekście innych dokumentów magisterium Kościoła, a nade wszystko w kontekście Pisma Świętego, bo tam odnajdujemy zamysł Pana Boga. Analiza treści tego dokumentu winna dokonywać się w duchu wierności Pismu Świętemu i tradycji. Jeśli ktoś szuka jakiejś rewolucji w tym dokumencie, to trzeba powiedzieć, że to nie jest dokument natury rewolucyjnej, tylko jak wielu wskazuje, że jeżeli słowo pada rewolucja, to tutaj chodzi o taką rewolucję duszpasterską, a słowem tym jest towarzyszenie w sytuacjach nie tylko trudnych, ale każdemu małżeństwu, każdej rodzinie. Druga kwestia, czy drugi wniosek, nie można całości dokumentu zredukować do jednego zdania. Jedno sformułowanie nie może przesłaniać całej głębi pięknej teologii o radości miłości. Gdy weźmiemy do ręki tekst Amoris Laetitia i otworzymy chociażby spis treści, to będziemy zafascynowani pięknem, chociażby no właśnie ułożenia tak tego dokumentu, o czym papież chce pisać. O pięknie i miłości, i małżeństwa, o zamyśle Pana Boga, a dopiero inne tematy to są naprawdę, można wskazać, bardziej marginalne, co nie znaczy, że nieważne, nieistotne, ale trzeba nam mówić o radości miłości. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza prasa, dziennikarze wyrwali jedno zdanie z tej adhortacji i uczynili w zasadzie, można powiedzieć, no, najważniejszą, najistotniejszą treść tego dokumentu. A to nie jest tak. Pamiętamy, jak wyrwano z kontekstu zdanie papieża Benedykta w Ratyzbonie. Przemówienie piękne, wspaniałe, profetyczne. Papież chciał tylko powiedzieć, że Panu Bogu nie może się podobać ani wojna i nie ma czegoś takiego jak wojna święta. Panu Bogu nie podoba się przemoc i nie może być żadnej świętej wojny. I zacytował tutaj, pamiętamy, wypowiedź Mahometa. Cały świat został poruszony, zwłaszcza muzułmański, ale wyciągnięto jedno zdanie, właśnie wyrwane z kontekstu. Obyśmy także i my podobnie nie czynili. Inne twierdzenie to rzeczywiście to słowo towarzyszenie. W różnych sytuacjach młodych małżeństw, małżeństw w kryzysie, ale także innych osób. I następny punkt, czy następny wniosek, z którego się mogę powiedzieć także bardzo ucieszyłem, to między innymi
niezwykle istotne jest przesłanie papieskie, aby towarzyszyć po rozpadzie i rozwodzie. Kiedy były przygotowywane materiały do obrad synodalnych, pytano także i naszą archidiecezję, i to pytanie także trafiło do mnie. I muszę powiedzieć, z wielką satysfakcją znalazłem pewne treści, które były bliskie dla mnie. Między innymi u nas w Łodzi bardzo dobrze, że jest duszpasterstwo osób żyjących w niesakramentalnych związkach. I dobrze, że ono jest, ale dla mnie jest nieporozumieniem, jeśli byłoby tylko takie duszpasterstwo, a nie byłoby duszpasterstwa jakich osób? Właśnie porzuconych, tych, które żyją po rozwodzie. Im trzeba dopomóc, aby nie musieli potem korzystać, no właśnie, z duszpasterstwa osób niesakramentalnych. Więc tutaj dokument rzeczywiście wskazuje, żebyśmy także szczególną opieką otoczyli to grono tak osób. Inne wnioski możemy sobie tak w dowolnym czasie przeczytać, a zbliżam się już ku pewnemu zakończeniu, które chciałbym może tak sformułować. Pozostaje niezmienne wezwanie, aby wracać do Bożego zamysłu dotyczącego małżeństwa i rodziny. Jeżeli chcemy rzeczywiście, by życie w małżeństwie i rodzinie było radosne, święte, piękne, to wtedy rzeczywiście, jeśli budujemy to w oparciu o zamysł Boga, tak się dzieje. A jeżeli będziemy kombinować, a kombinatorów było kilku także w historii ludzkości. Pomyślmy, że pierwszym, który zaczął kombinować i majstrować przy małżeństwie, to był wielki prawodawca, Mojżesz. Pamiętamy, co powiedział i napisał: a dać list rozwodowy i odesłać żona, idź sobie do domu, tak? I Pan Jezus rozprawił się z tym, który zaczął nieco kombinować, ale na początku tak nie było. Inną osobą, która kombinowała trochę przy małżeństwie, tym właśnie rozumianym po chrześcijańsku, to nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ląduje już, to był król Henryk VIII. Tutaj historycy mogliby na ten temat wiele powiedzieć. I jakie skutki były, powiedzmy, tego jego pragmatyzmu, że nie jedna kobieta straciła głowę, i to niekoniecznie z miłości. To zdajemy sobie sprawę, bo były to czysto ludzkie rozwiązania. Ponieważ ksiądz arcybiskup już po raz trzeci się w moim kierunku odwraca, więc dziękuję za uwagę. I na końcu tylko dwa pytania, które proponuję jako, ale to można wybrać sobie z tych dwóch, jedno. No dobrze. Pytania do dyskusji. Jakie widzimy drogi prowadzące do ocalenia małżeństwa i rodziny? I drugie. Miało być jedno. Ale ja mówię, jakie lepsze jest, proszę wybrać lepsze.